Cześć, dostałem do testów taką kamerkę ciekawą. Tym razem nie z dwoma obiektywami, a z trzema. Czegoś takiego jeszcze nie było na moim kanale. Teoretycznie ma 10-krotny zoom. Jeszcze nie wiem, czy to jest optyczny zoom, czy cyfrowy. Także się przekonamy za chwilę. Zobaczmy, co jest w środku. Jest instrukcja. Instrukcja w języku angielskim. Tradycyjnie tutaj mamy tak, głowica uszczelniająca, gniazdo LAN. Gdybyśmy chcieli podłączyć tą kamerkę za pomocą kabla, zasilacz 12V 2A. Tu mamy antenkę do naszej kamery, zestaw kołków montażowych, no i kamera oczywiście. Tą antenkę pewnie musimy przyczepić tutaj. Tak to się prezentuje. Producent to jest Inku Mega. I mamy tak. Kamera, która jest. Ten element jest, nie jest obrotowy, ten górny, czyli ta kamera pewnie patrzy w tą stronę na stałe. Jest po prostu zgodne z kierunkiem zamocowania kamery za pomocą tutaj tego elementu. Tu są jakieś diody, jeszcze nie wiem, czy to jest podczerwień, czy to jest, znaczy na pewno podczerwień, ale czy dodatkowo jest, czy jest światło białe, bo światło białe mamy też tutaj na krawędziach tutaj tej kopułki. To jest na pewno światło białe, natomiast te mogą być albo dwufunkcyjne, albo tylko podczerwieni. Tutaj mamy kolejny obiektyw, on jest zapewne szerokokątny, tak patrząc na jego budowę. Ten jest zapewne z zoomem. Tu mamy czujnik zmierzchu. Co tu jeszcze? Aha, tutaj mamy pod tą zaślepką miejsce na kartę pamięci. Udało się. No i tutaj tradycyjnie mamy gniazdo na kartę pamięci. Obok jest przycisk reset. Przycisk reset mamy też tutaj na kabelku. Tutaj mamy przycisk reset, gniazdo zasilania i gniazdo LAN. No dobra, montujemy kartę pamięci. No powiem Wam, że tak dosyć niewygodnie jest to umiejscowione. Jest ryzyko, że przy montażu karta może nam wpaść gdzieś tam do środka, no ale udało mi się. Dobra, czyli co? Podłączamy, zobaczymy. O, kalibruje się. A tu mamy głośnik. A tu jest mikrofon góry. No i co? Niczego nie oczekuje od nas. Zazwyczaj taka kamerka powinna coś powiedzieć. No ale dobra, instalujemy aplikację i zobaczymy. Ok. IPC 360 Home. No ok, instalujemy. Dobra, otwieramy. Polska. Zarejestrujemy się. Dostaliśmy kod. Ustalamy sobie jakieś hasło. No i dodajemy urządzenie. No i teraz musimy odczytać kod QR z obudowy, zapewne. Mamy ją w dwóch miejscach. Tutaj z tyłu, no i tutaj. No
Tu nam myga lampka na czerwono. Lampka kontrolna miga na czerwono po włączeniu, czekając na połączenie. Lub naciśnij przycisk reset, aż czerwone światło zacznie migać 3 razy. Dobra, błysko na czerwono, tutaj widzimy, w tym miejscu. Nie wiem, czy to widać na kamerze. W każdym razie u mnie widać. Dotknij dołącz na następnym ekranie. Czy połączyć z urządzeniem? Oczywiście łączymy. No i teraz chcemy połączyć do sieci, czyli łączymy ją do piwnicy. Wpisujemy hasło. Tutaj sobie wkleję. I kamera łączy się z naszym routerem. Zapaliło nam się zielone światełko. Tutaj jest to zielone światełko. Camera ready. No dobra. No to jest tylko taka instrukcja na razie. Dobra, zostawimy domyślnie na razie. Tu potwierdzamy. Dopasowanie obiektywu jest zakończone. Śledzenie ruchu. Tu mamy też instrukcję. Automatyczna kalibracja obrotów. OK. Aha, on już mnie wykrywa. Czy mamy zezwolić na wysyłanie powiadomień z wykrycia ruchu? Zezwolimy. Tu możemy też sobie od razu włączyć chmurę, ale na razie tego nie chcemy. Dobra, idziemy ją zamontować na zewnątrz i wtedy się pobawimy w aplikacji. Kamera już zainstalowana. Możemy sprawdzić wszystkie funkcje. A więc tak, teraz ten dolny obrazek to jest ta kamera, która jest nieruchoma. Ta górna to jest kamera na kopułce. Ona jest obrotowa. W tej chwili jest uruchomione śledzenie wykrytego ruchu. Ja generalnie mam troszkę nisko umiejscowioną tą kamerę i widok z tej kamery, tej nieruchomej, jest no, dosyć nisko. Ona jest tam na, nie wiem, około 2 metrach zamocowana. I teraz tak, jeżeli chodzi o przybliżenie, jest od razy 1 do razy 10, ale z tego co zauważyłem, to mamy tak, razy 1 to jest ten obiektyw szerokokątny, ale to nie jest tak szeroki kąt jak ta kamera, która jest umiejscowiona na stałe, nieruchoma. I teraz po kolei, jeżeli jedziemy raz 2 aż do razy 4, jest to przybliżenie cyfrowe, zoom cyfrowy, natomiast od razy 5 przełącza nam się na zoom optyczny z tego drugiego obiektywu. No i dalej do 10, no to mamy już przybliżenie cyfrowe i no tutaj na pewno tracimy na jakości, tak jak widać. Więc tak naprawdę interesują nas tutaj wartości razy 1 i razy 5. Co jest fajnego? Na dole klikamy sobie, mamy taki krzyżyk z celownikiem i na przykład chcemy przybliżenie w dany obszar i ono nam się obraca. To dosyć wygodne. Tutaj jest jeszcze w miarę ok, natomiast przy przybliżeniu razy 5 no nie jest to aż tak precyzyjne. Teoretycznie można to skalibrować, ja próbowałem, ale zawsze jest jakiś tam delikatny błąd, ona się nie ustawia dokładnie w tym kierunku. No tutaj akurat dobrze wyszło, natomiast jak na ten domek przestawiam, no to przy przybliżeniu razy 5 on jest gdzieś tam z brzegu, wtedy musielibyśmy celować gdzieś tam obok. O, coś takiego. No i teraz po kolei funkcje, co my tu mamy. Najpierw może tutaj ten pasek powyżej. Jeżeli mamy kilka kamer, to mamy widok z kilku kamer. OK. No tutaj mamy nasłuch tego, co się dzieje dookoła kamery. Było słychać. No tutaj zmieniamy sobie jakość podglądu. Jeżeli mamy zbyt słabe łącze, no to przełączamy się na SD. Jeżeli mamy szybki internet, to ustawiamy na Full HD. Tu jest tryb pełnoekranowy. Karta SD. No to wiadomo, tutaj możemy sobie przeglądać nagrania.
dosyć wyraźnie nam się zaznaczają na osi czasu. Możemy sobie odtworzyć z kalendarza, tak jakby archiwalne nagrania. Co tu jeszcze mamy? Filmy w chmurze. Tej usługi akurat nie aktywowałem jeszcze. Jest to usługa płatna, tam za chwilę do tego dojdziemy. Panienka, nie wiem czemu tak to zostało przetłumaczone. Tutaj mamy oczywiście manipulator góra-dół, lewo-prawo. Tutaj możemy sobie zaznaczać jakieś ulubione pozycje tej kamery. Ja już tu mam przygotowane jakieś dwie, na przykład wózek. Klikamy, ona się obraca. Niestety bardzo powoli obraca się w te zaznaczone pozycje. Tak jak widać, tutaj u góry nam ta kamera próbuje wykadrować na pozycję wózek. No to jest takie trochę moim zdaniem do dopracowania. Powinno to się dziać szybciej. Ok. Następna pozycja, tu mamy rozmowę. Raz, dwa, trzy. Jak mnie słychać? Zdobyć to wiadomo, możemy zrobić sobie zdjęcie, zrzut tego, co aktualnie widzimy. Możemy nagrać sobie film z tego, co widzimy. Resetowanie to jest tak jakby skalibrowanie tej kamery na kopułce z tą kamerą, która jest na stałe. I ona się ustawi do takiej pozycji, jaką widzi aktualnie ta kamera, która jest stała. Przełączymy na razy jeden. O, to jest w tym kierunku. Syrena, no to włączamy sobie jakiś tam alarm. No dosyć głośno. Nocna wizja. To też już tradycyjnie we wszystkich tych kamerach, które mają podświetlenie światłem białym. Są trzy tryby. Tryb inteligentny to jest po zmierzchu. Kamera przełącza się w tryb czarno-biały. Podświetlenie jest jedną podczerwieni, natomiast po wykryciu ruchu doświetla nam światłem białym. Sprawdziłem to już, świecą się wszystkie diody. Diody wszystkie są dwufunkcyjne. Kolorowy, no to jest tryb, kiedy po zmierzchu od razu załącza się na stałe światło białe. Kamera świeci całą noc widocznym światłem białym i nagrywanie jest w kolorze. No i tryb czarno-biały to jest po prostu na stałe, po zmierzchu nagrywanie w czerni i bieli. Co tu dalej mamy? Sortowanie. Aha, tu możemy sobie wybrać kolejność tych ikon na dole ekranu. Alarm. Ustawienia alarmu. No tutaj nas namawiają do tego, aby spróbować za darmo usługę w chmurze. Ona daje nam trochę więcej możliwości, moim zdaniem bardzo ciekawych. Wiadomo, że mamy wszystkie zdarzenia zapisane w chmurze. Jest to ze względu bezpieczeństwa wskazane, bo nawet jeżeli kamera zostanie zniszczona lub, nie wiem, ulegnie uszkodzeniu karta pamięci, to te nagrania będą zapisywane w chmurze. Smart AI Detection, inteligentne algorytmy identyfikują oddzielne alarmy na wykrycie ludzi, zwierząt i samochodów. Bogate powiadomienia, czyli dostajemy w alercie fotkę z wykrytego ruchu. Normalnie tego nie ma. Znaczy, oczywiście są tutaj alarmy. Przenosi nas do podglądu z tych powiadomień. Jeżeli chodzi o koszt tej chmury, nie jest to zbyt wysoki koszt. Zaraz zobaczymy. Kosztuje to 11 zł na miesiąc. No, nie jest to jakaś wygórowana kwota. Także myślę, że warto z tego skorzystać. Co tutaj dalej? Strefa ruchu. No to możemy sobie tutaj zaznaczyć obszar, z którego będzie nam kamera wykrywała ruch. Nie będzie nam powiadamiała z całego kadru, tylko z tego zaznaczonego miejsca. Tu jest wrażliwość, czyli czułość tego alarmu. Bardzo niska, niska, średnia, wysoka. Czas alarmu, tutaj jest harmonogram, można sobie zaznaczyć, w jakich godzinach oczekujemy, żeby kamera nam czuwała i nas powiadamiała. Dźwięk alarmu, jeżeli wykryje ruch, to ona może wydawać
jakiś dźwięk, możemy też wyłączyć ten dźwięk. Jest syrena, jest taki jakby gong, powitanie, welcome. Objętość alarmu to jest głośność tego dźwięku. Lampka alarmowa, czyli światło włącza się również po wykryciu ruchu w nocy. Także tutaj a propos alarmów mamy wszystko. Możemy udostępnić urządzenie komuś. Maksymalnie 5 może ich być. Wideo. To już sprawdzaliśmy. Chodzi o te tryby doświetlenia nocą. Dźwięk. Tutaj mamy możliwość włączenia, wyłączenia dźwięku, mikrofonu, głośność komunikatów nadawanych przez kamerkę. Zaawansowany lampka stanu, czyli pewnie może się tam świecić lub być wyłączona dioda informująca o stanie pracy kamery. Język urządzenia, strefa czasowa, synchronizacja strefy czasu. Dopasuj dwa obiektywy. To jest, musimy wyłączyć śledzenie ruchu, żeby dopasować. To jest kalibracja tego widoku z kamery, która jest na stałe, z tą kamerą obrotową. Możemy sobie tutaj to w jakiś sposób korygować, jeżeli ta celność tego celownika przy wyszukiwaniu nie jest zbyt dobra. No to możemy sobie przesuwać taki punkt. Ustawimy na domyślny. Sama kalibracja to oczywiście, jeżeli kamera zostanie odłączona i podłączona ponownie, to ona się znowu kalibruje do tej porządkowej pozycji. Karta microSD, no to możemy sobie sformatować, wyłączyć, włączyć nagrywanie. Możemy nagrywać ciągle 24 godziny na dobę, albo tylko zdarzenia. Jakość nagrania, tutaj mamy Full HD lub SD, czyli niska rozdzielczość. Wiadomo, że tutaj więcej szczegółów będzie na Full HD. No możemy też sformatować oczywiście kartę. Aktualizacja oprogramowania, to jest obecnie najnowsza wersja. Możemy uruchomić ponownie urządzenie lub usunąć urządzenie. Teraz tak, alarmy zapisują nam się tutaj na dole i możemy sobie je tutaj przeglądać w takich odstępach dwugodzinnych. Z tego co widzę, jest to zrobione i tutaj mamy wykrycie ruchu. No i teraz, jeżeli chcemy sobie zapisać, to klikamy to i to nagranie nam się rozbija na dwa pliki. Tutaj akurat wyszedł, dopiero kamera zareagowała na ten ruch. No i wyłączamy i teraz mamy w galerii. Tu jest widok z tego stałego obiektywu. A tutaj jest to samo. Tylko z tego obiektywu, który nas śledzi. Jakość jest naprawdę przyzwoita. Dobra, zobaczymy jeszcze, czy ona będzie się obracać tutaj w dół. Tak, obraca się. Także śledzi nas i w pionie, i w poziomie. Obrócę ją jeszcze w pozycję taką, której nie widać na tym szerokokątnym obiektywie, tym stałym. I zobaczymy, czy sama ta kamera kopułkowa też wykrywa ruch. No i teraz jestem tutaj w kadrze tej kamery obrotowej. Tak, ona też reaguje. Ona śledzi, ale nie jest to śledzenie, które uruchomiłoby alarm, bo nie słyszę tego charakterystycznego gongu. Dopiero jeżeli wykryje nas ta kamera, ten widok na dole, czyli ta kamera, która jest na stałe. O, teraz o alarmie informuje nas kamera ta, która jest na stałe, natomiast ta kopułkowa nie ma na to wpływu.
Jeszcze jedna rzecz. Priorytetem jest to, gdzie skierujemy kamerę. Czyli jeżeli ją sobie ustawiliśmy tutaj na tą ścianę, a ja sobie przejdę na przykład gdzieś tutaj, ona się za mną będzie podążać. Jak przestanie wykrywać ruch, to ona wróci z powrotem na tamtą pozycję. To jest tak jakby jej priorytet i ona za chwilę wróci. O, właśnie w tym momencie wraca, czyli jakieś, nie wiem, 5 sekund. Dobra, tutaj mamy 10 metrów. Tu jest 20 metrów. Tutaj mamy 30 metrów. Teraz zrobimy sobie zoom. Tu jest 30 metrów. To jest 40 metrów i wydaje mi się, że to jeszcze jest czytelne. Tu jest gdzieś 20 metrów. No i tu jest 10 metrów. Tu jest rozdzielczość 4 megapiksele, także jest to Full HD. I to chyba wszystko. Link do aktualnej ceny umieszczam pod filmem. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to można sobie tam zerknąć. To by było tyle.